I witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Zróbmy na początek sobie save'a na odcinek 8. No i jesteśmy, słuchajcie, na targowisku. Tajemnica. Ostatnio wykonaliśmy zadanie tutaj dla Kantara, który sobie stoi o tam. Tak, to bardzo typowe. A teraz pogadamy sobie z resztą handlarzy i ludzi na targowisku. On po prostu za dużo. Witaj, przybyszu, nazywam się Baltram. Nie mogę przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce dostanę nową dostawę. Teraz każdy już o tym wie. No dobra, pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Zobaczymy, co masz. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Aha, no nic specjalnego. Dobra. Masz robotę? Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Interesujące. No dobra, czyli ty nic ciekawego tutaj dla mnie nie masz. Tutaj przyszedł chyba Bartok. Tak jest. Nie mogę zajmować się wszystkim. Dobra, zagadajmy sobie z tym Rengaru. Hej, ty! Naprawdę? To interesujące. Co tu porabiasz? A niby dlaczego miałbym ci mówić? To opowiadam. Spadaj! O, ale niemiły. Lepiej by było, gdyby to jest słuszka, obywatelka. Obywatelka. Naprawdę sama widziała. Tu jest. Nie potrafi zwykły strażnik. Tu jest Hakon, tu z nim gadaliśmy, tu jest Greg. Hakonem o wszystkim gadałem? Chyba tak. No o wszystkim, dobra. Nikomu tego nie powtarzaj. To teraz zagadajmy sobie tutaj z tym. Nikomu tego z Urisem. Nie powtarzaj. Niczego jej już nie. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. No dobra. Sam robisz miksturki? Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. O! Gdzie dokładnie Konstantin zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. A gdzie jest ten królewski szczaw? Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Aha. Z tego co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. No dobra, pokaż co masz. Pokaż mi swoje towary. O, ma tutaj parę rzeczy, zobaczcie, miksturki i jakieś zwoje. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Amulet jaki cacy. Mój mąż uważa inaczej. Opas obrony przed magią. Tajemnica. Deszcz ognia. O, to się może przydać, ale jest drogie cholernie. Bardzo mocny Daj czar. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Gdybym sama tego nie widziała... Sen. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przyzwanie, parę rzeczy to też może przydać. W dobrych czasach. Na cięższe walki. To przecież okropne. Grom. Zioła Niczego jej już nie powiem. Ziarna czerwonego pieprzu. To przecież okropne. Golem, wilk, szkielet. A wiecie co? Sen może bym kupił. Bo tu jest takie coś fajnego. Pewnie kojarzycie tam na początku. Daj spokój. To kupmy za stówkę, bo to się opłaci. To już wam nie wyjaśniam. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Zapiszmy grę. Słyszałam co innego. Już wam wyjaśniam Jora. Tutaj zagadajmy jeszcze z tym Jorą. Sama tam przy Mateo widziała, postawili strażnika, no nie? Przy skrzyniach. Pamiętacie? Widziała. Przy podwórku. To możemy tam strażnika uśpić. Tego nie powtarzam. I może pójdziemy, zobaczymy co tam dalej jest. Teraz niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Naprawdę, sama widziałam. Jak to?
Kto cię okradł? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. On po prostu za dużo gada. Co wiesz na temat gildii złodziei? Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. O, to ma sens. Lepiej by było. No, słuchaj, może odzyskam twoje złoto. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Ha? Naprawdę? To interesujące. A czemu niby miałbyś to zrobić? Nikomu tego nie powtarzaj. Tak, to bardzo typowe. Szukam informacji o gildii złodziei. Możliwe, że mógłbym ci pomóc. Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. Dobra. Gitara. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Mamy reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Tego nie powtarzaj. Aha, dobra. Ile tam było? Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Lepiej by było. Dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Ostrożnie. Nie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Dobra, to jeszcze pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co tam masz. Ale bronie. Sama widziała. Tak, to bardzo typowe. Teraz każdy już o tym wie. Kurde. Nikomu tego nie powtarzaj. To światło. No dobra, zobaczyłem, co tam masz. I dostałem zadanie, tak? Kupieckie złoto. Zapiszmy grę. Dobra, no, dwa zadania na to się pojawiły. Dobra, słuchajcie, to idziemy. To był to chyba ten Rengar, co nam kazał spadać. Więc mam kolejny powód, żeby go dorwać. A jeśli ten... Co to ja chciałem? A... nic dziwnego, że straż się nie dowiedziała niczego z gildii złodziei, skoro szukali w porcie, a Jora na targowisku ma jakieś informacje. Dobra, dziabajmy tego kolesia, dziabajmy go. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Nie uciekniesz mi! Kurde, chyba mi ucieknie jednak. Ej! To jest strażnik, dlaczego go nie łapiesz? Kurde! O, zatrzymał się, Dobra, zapiszmy grę. Mam cię! Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Gadaj, kim jesteś. Oddawaj pieniądze. Teraz gadaj, kim jesteś? Jestem tylko nędzarzem starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało? W mieście pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Dobra, oddawaj pieniądze w takim razie. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Wydam cię straży. Powinienem wydać cię straży. Dostanę za nagrodę 100 złota. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Pójdziesz za kraty. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. A, przyjaciołom teraz, co?
No jeszcze zobaczymy, co ci się spodoba, co nie. Jest zwykły strażnik, tutaj coś mamy. O, mieszek. A w mieszku... 25 sztuk złota, yeah! Dobra, zapiszmy grę. I idziemy wydać złodzieja. Wydamy złodzieja, wydamy złodzieja. Zarobimy kasę, la 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 la. No, Lordzie André. Znowu cię odwiedzam. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dzięki. Widzisz, André, jak się przydaje. Już dwie osoby wsadziłem za kratki. Chociaż jedną niesłusznie. Sara. Ciekawe, czy mogę tam no, otworzyć to i pójść pogadać. Mogę. Nie robią problemów. Rengaru. I jak? Wszystko w porządku? No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Ale grożą... Ty! Jak śmiesz się tu pokazywać, to przez ciebie... Dobra, ona gada ciągle to samo. Więc olać to. I idziemy dalej. Idziemy do Jory. Oddać mu te pieniądze. I dowiedzieć się czegoś o gildii złodziej. Juhu! Jest już 18. Późno trochę. Ale to dobrze. Dobra. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Mam wszystko. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? Tak, to tylko złoto. Masz. Oto 50 sztuk. I mamy nowy poziom! Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. No. To co wiesz o gildii złodziei? Co wiesz na temat gildii złodziei? Dobra. Ale uważaj. Jakby co, to nie słyszałeś nic z tego, co zaraz ci powiem. Kapiszci? Jest paru podejrzanych osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Aha. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Mógłbyś się zachowywać, jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. Ale bądź bardzo ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. Okej, okay. Naprawdę fajna informacja. A spytajmy go jeszcze o to. Chcę część złota jako nagrodę. Ale dałem ci już użyteczną wskazówkę. To powinno ci wystarczyć. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei. No, i odbierz nagrodę od Lorda André. Wskazówkę, tak? A teraz taka była umowa. Muszę zająć się swoimi klientami. Taka była umowa, Jora. Nie mam ci tego za złe. No i dobra, słuchajcie. Targowisko obczajone wszystko, tak? Mamy 20 punktów nauki do wydania. Dam to chyba na siłę póki co. W jedynce inwestowałem na starcie dużo w siłę i się opłaciło. Tylko kto mnie może siły nauczyć? Jak na razie to chyba jeszcze nie mam tutaj takich znajomości. No nie wiem, dobra. Może muszę pójść ale do tej dzielnicy portowej. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali tam zobaczyć co i jak. Ziemia Danosa i płoną... Tutaj nic ciekawego. Tamtego złapię w nocy, tego strażnika, co będzie spał. A póki co chodźmy powolutku do dzielnicy portowej. Meldor, zagadajmy. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy?
Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki? To nie potrzebuję. Rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Aha. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniuszu. No dobra. Właściwie, to idę do Górnego Miasta. Trochę nie po drodze, nie? Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. No, od kiedy dokładnie pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja, nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Jesteś obywatelem, czy jesteś obywatelem tego miasta? Jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź brzmi tak. To nie znaczy, że mogę wchodzić do Górnego Miasta. Tylko arystokracja ma tam wstęp. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z dolnej części miasta. Aha. W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki Colinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Okej, okay, dobra. Coś ciekawego? Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu straż miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. No dobra. To chyba tyle, nie? Co tutaj koleś mi pogadał. Zapiszmy grę. Tu jest obywatelka. Tam nic ciekawego nie widzę. Co, tutaj pogadajmy z tym kolesiem, co to pożycza kasę na procent. Ma tutaj puchary złote i w ogóle skrzynia, obywatelka, Lemar. Chyba zagadajmy. Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Aha. Nie, no nie chcę pożyczać pieniędzy. Koleś jest nieciekawy w takim razie. Trudno mi w to uwierzyć. Jest Meldor i jest Fenia. Nie zagadajmy z Fenią. Nie trzeba mi. Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. Dobra, co masz? Pokaż mi swoje towary. Możemy jedynie przeczekać. Nic specjalnego do handlu nie masz, kobitko? Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Przez to to było oczywiste. Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. O, to się może to przydać. Znasz kogoś z Górnego Miasta? Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. To nie możemy jedynie przeczekać. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? Nie wiem, czy. Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffa na nabrzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Może się przejdziemy kiedyś zobaczyć. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przejdź pod wielką kamienną twarzą. No dobra, spróbujemy tak zrobić potem kiedyś, ale to... Spytajmy dalej. Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Oho. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Uciekł im bez problemu, po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli. Aha. No dobra, to tyle mi kobietka powiedziała, co wiedziała. Myślę, że teraz możemy pójść pogadać z Laresem.
Nic się nie będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Robotnik, obywatel, jakiś naprawdę nie zasłużył sobie. Stoi se Lars, bo z nim mamy trochę do pogadania. Ej, ty! Tak, jakby nie mówił. Dobra, słuchaj, możesz mnie nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne! Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. I to mi właśnie było potrzebne. Dobra, czekajcie, bo w tej grze, słuchajcie, jest coś takiego, to przecież że są jakby no poziomy różne. Nie wiem, czy nie. Są poziomy i jak ma się, powiedzmy, za dużo siły, się przekroczy próg, tam chyba 30 punktów, jak się wbije, to potem to jest droższe. Więc bardziej się opłaca nauczyć do 29 punktów. A potem dopiero walnę znowu piątkę po niskim koście, czyli czekajcie, raz, to wszystko dwa, nie zasłużył sobie na to. Trzy, teraz, raz, nie być, nie zasłużył sobie dwa, na to. Trzy, to nie może być. Trudno mi w to uwierzyć. I tyle. Dobrze, twoja siła wzrasta. I też się z tego cieszę, słuchaj. I zobaczmy teraz, patrzcie, mam 29 siły, idealnie. Jak teraz będę miał 5 punktów nauki, wydam je 5 na siłę, to wbiję 34. Płacąc po 1 za 1 punkt za 1 punkt nauki za 1 punkt atrybutu. A jakbym teraz wziął siłę do 30, to musiałbym płacić już 2 punkty za 1 punkt atrybutu. To przecież nie sądzę, to się bardziej opłaca. Się załóżmy z powrotem pas siły i mam 34 siły. Wszystko to teraz zmieniło, mogę już pozwolić sobie na miecz. Ja bym tego nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Bo ma większy zasięg niż ten nożyk, a bije tyle samo. No i dobra, zapiszmy wobec tego też grę. Hej. I pogadajmy dalej z Laresem. Trudno mi w to uwierzyć. Nie i tak. Skąd nie ty to znowu masz? Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Można wierzyć. Te twoje pytania. Oczywiście, że jest tu taka gildia. Jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązania. To wszystko. Trudno być tego pewny. No dobra. Wiesz, gdzie mogę znaleźć gildię złodziei? Zapytajmy go dalej o to. Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Nie sądzę. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. Mnie nie. No dobra. Wiesz, wiesz, w co wierzyć. Opowiedz mi o tych najemnikach. Powiedz mi coś jeszcze o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Ty mnie nie słucha. Mogłem ci. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Pojawić się problemy. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. O, to kiedyś skorzystamy z tego. Ale jeszcze nie teraz. Powiedz mi coś więcej. Na razie mamy jeszcze tutaj dużo w mieście do załatwienia. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Wszystko nie może być. Dobra, dlaczego ty dlaczego dla mnie jesteś? Ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Może być dokładnie tak. Ależ jestem! Tylko, że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. No, spytajmy go ten statek. Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Aha. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Aha, no dobra. Chodźmy, nie? Trudno być to, muszę pogadać z paladynami. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężne amulety zwane Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Na przykład. Dlaczego to miałbym być tego pewne? Czy wiesz, go o to? Dlaczego tu są paladyni? To przecież nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. Jakie? To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Aha, ale nie wiesz. Dobra. To zobaczmy tutaj jeszcze ten Watras, o co chodzi. Ja bym tego nie zrobił. A, no tak, ornament. Watras mi przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie.
Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? To nie może być. Mam swoje zdanie na ten temat. Dobra, To przecież słyszę o tym po raz pierwszy. Co łączy cię z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. No i wszystko już jasne, nie? Dobra. Dobra, masz ten ornament? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. To masz pecha, nie? Dobra. Nie musisz o to pytać. Dobra, czekajcie. Z Larysem sobie jeszcze pogadamy później. Przez to będzie. Ale na razie, póki jest ciemno już i noc. Nie można wierzyć. To chodźmy, już 21. Chodźmy sobie tam z powrotem pod ten. Nie mów, że o tym nie wiesz. Pod. To wszystko tylko pogłoski. No. Żal mi tego, to nie może. Pod sklepik Matea. Żeby wydziałać ten. Użyć tego czaru. I zdobyć to, co tam jest na tym. W tych skrzyniach na podwórku, bo skoro mogę się skradać... Mogę? Mam. Jak się skrada? Czekajcie, jaki jest klawisz na skradanie się, bo... Nie pamiętam. X, dobra. Niech będzie X. O, i tam stoi strażnik. Ja teraz tutaj, o. Zapiszmy grę. Spróbujmy go uśpić. Sen, 6. Ciąg. I koleś poszedł spać. A my teraz szybko łupimy. Szybko łupić, wszystko łupić, łupić. I druga skrzynia. I uciekamy stąd. I widzicie? Udało się. On się obudził. I zobaczcie, żeśmy teraz zdobyli tutaj towaru. Mamy wszystkiego tutaj od groma. Ale strój obywatela. Taki. Nawet taki. I skórzany pancerz, zobaczcie. W końcu jakaś zbroja. 25 przed bronią, pociski i smoczy ogień. Teraz muszę jeszcze tylko kupić ten. Ten pasek. Chociaż nie, no pasek na razie muszę mieć do siły. Bo jest pas też, który taki... O, prześpimy się właśnie już teraz do rana. Jest pas, który zwiększa... Chyba Hakon go miał. Zwiększa bardzo ładnie ochronę, jak się nosi tę zbroję, no... Nie trzeba nic. Skórzaną. Wcale mnie to nie dziwi. Ale to później o tym pogadamy. Póki co idziemy jeszcze tutaj... Wiesz, może będzie mnie stać. Chodźmy, zobaczymy. U Hakona ten pasek. Chociaż no nie. Na razie go i tak nie mogę założyć, faktycznie. Bo muszę ten mieć dla siły, ten pas. Bo inaczej tego miecza nie będę mógł nosić. No muszę jeszcze siły trochę zwiększyć sobie, no. Ktoś musi pracować. To chodźmy, dogadamy jeszcze tutaj z Larysem. Kto opowiada takie rzeczy? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. I pracuje niemal przez cały dzień. Zapiszmy tutaj gierkę. Hej! I dokończmy gadkę z Larysem. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port.
Może uda mi się coś odkryć. Ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Dobra, może być. Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Dobra, to co o tym już gadaliśmy? Teraz każdy już o tym. Opowiedz mi jeszcze o tym wodnym kręgu. O wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Dlaczego? Więc ciekawe. Nic na ten temat nie mów. No dobra, nie będę gadał, no. Co tu jeszcze możemy pogadać? Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł, choć decyzja należy do magów wody. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Naprawdę, powinni być wdzięczni. No okej, dobra. Jak to jest być w kręgu? Jak to jest należeć do kręgu? To fajnie czy nie? Różnimy się od innych gildii z Korinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. No, szybko się ustawiłeś, Lares. Dobra, co tu jeszcze mamy? Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Wierzę w to. Może jakaś broń? Nikomu tego nie powtarzaj. Potrzeba mi lepszej broni. Przykro mi, z tym ci nie pomogę. Zakładam, że odwiedziłeś już targowisko. To może pancerz? Może jakimś lepszym pancerzem? W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. To znaczy? A konkretnie, o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Co żeśmy zrobili? Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Aby taki trik tam robić. Musi być coś niezłego. No i dobrze. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Idealnie. Zaraz tam pójdziemy. Jeszcze spytajmy o zaginionych. Co do zaginionych? Zapytajmy go jeszcze o to, a potem idziemy do Lemara. Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni, co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Dobra, i tu jeszcze o to spytajmy. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Sama widziała. Ta! Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. No to jeszcze to. Ostatnia kwestia. Batras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co?
Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Tak jak mówiłem, będę chciał grać paladynem i strażnikiem, dlatego straż. Straż. Wiem chyba, co cię u nich tak pociąga. Wyglądasz mi na kogoś, kto uwielbia dawać innym wykłady o obowiązującym prawie, kradnąc jednocześnie na potęgę. W porcie znajduje się magazyn paladynów. Mądrze pogadane, nie? Kwatermistrzem jest tam mój dobry znajomy. Nazywa się Martin. Może on zdoła ci pomóc. No dobra. I to tyle gadki z tym, z Laresem. Dostaliśmy pierścień z akwamarynem. Dobra. I idziemy do Lemara po kasę. Kto opowiada takie rzeczy? Idziemy do Lemara po kasę. Gdybym sama tego nie widziała, tych rzeczy. Dobra, bierzemy kasę. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Dawaj, 1000 sztuk złota. 1000 sztuk złota. Chyba nie masz zbyt równo pod sufitem. Dam ci 100. I pamiętaj, jutro chcę je z powrotem. 100? Lepiej było się wszystko. Czy pożyczasz pieniądze każdemu, kto o nie prosi? Spokojnie. Wszyscy zwracają je na czas. Ty też jutro tu przyjdziesz, albo znajdę cię i zabiję. Proste, prawda? Masz tak charakterystyczną facjatę, że znalezienie cię nie zajęłoby mi dużo czasu. Taki więc niech ci się nawet niego, nie śni, że mógłbyś mnie wykiwać. Ale ja nie oddam mu pieniędzy, ej. Niczego nie wiem, zagadajmy jeszcze z Laresem, żeby może ten załatwić tę sprawę. Lepiej by było, gdybyś opowiadał takie rzeczy. Ale załatw sprawę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież ej, nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. A będzie jeszcze gorzej. No nie wiem, dobra. Trudno, słuchajcie. Zapisujemy grę i na tym kończymy ten odcinek, tak? Udało nam się złapać złodzieja, wbić poziom, nauczyć się dużo siły. I jeszcze przy okazji pogadaliśmy z Laresem. Nowe zadania, nowe informacje. Zdobyliśmy pancerz. Jest dobrze, tak? A będzie jeszcze lepiej, jak to zazwyczaj mówię. Ale na razie to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!